Nasz kraj nie leży w strefie trzęsień ziemi. Nie nachodzą na siebie, na terenie naszego kraju, płyty tektoniczne. Ale leży w strefie trzęsień politycznych. Od dawna trzęsie się ze wschodu, teraz trzęsie się z południa, no a od niedzieli mamy trzę polityczne trzęsienie ziemi. Jak Państwo widzicie, emocje. Teraz grają emocje. Musimy poczekać, może tydzień, może dwa, aż opadną emocje i zaczną się szachy. Mam nadzieję, że szachy, a nie gra w dupniaka, i zostanie wyłoniony rząd. Ja podchodzę do tego bez emocji, choć jest mi smutno, że moi dawni sprzymierzeńcy, prominentni, Ludzie z Prawa i Sprawiedliwości stępili się zawiedli. Przegrali wybory, wygrywając. Takie wyświechtane słowo, ale z, lubię posługiwać się takimi wyświechtanymi, banalnymi sformułowaniami, czyli takie pyrusowe zwycięstwo. Wygrali, ale teraz. Poniosą konsekwencje i gorycz porażki. Należało się. Od dawna mówiłem, że Polsce potrzebne są dobre narzędzia do budowy niepodległości, spokoju, ładu i bezpieczeństwa. Dobre narzędzia. I PiS początkowo takim dobrym narzędziem był, ale władza degeneruje. Nie przypuszczaliśmy nawet, że będzie degenerowała w takim szybkim tempie. Dziś w obozie PIS rozliczenia winni są wszyscy, tylko nie oni. Ale nikt nie powiedział jednego. Kaczyński zagrał w ruletkę i przegrał. W rosyjską ruletkę. Więcej w komentarzu. Jak dzieją się rzeczy budzące emocje, nie ma nic lepszego, jak pociągnąć łyk kawy, dobrej kawy, westchnąć, nabrać powietrza i zacząć analizować. I tak, tej niedzieli rzeczywiście zdarzyło się coś, być może nawet nieoczekiwanego, ale przez skórę. Ja i moi znajomi czuliśmy to od dłuższego czasu, że tak się stanie. Tak się musiało stać. Co prawda, PiS zwyciężył arytmetycznie, ale tak naprawdę przegrał. I takie paradoksy polityka lubi produkować: wygrany a przegrany. Churchill wygrał wojnę, przegrał wybory. Ja nie porównuję Jarosława Kaczyńskiego mimo wszystko jednak do Churchilla, ale na pewno Jarosław Kaczyński jest na polskiej scenie politycznej postacią ważną, mocną i znaczącą. Ale to już schyłek. Ktoś to musi wreszcie powiedzieć. To już schyłek. Schyłek wehikułu politycznego, który zbudował Jarosław Kaczyński i który przez długi czas, zarówno za czasów porozumienia centrum, które znam bardziej osobiście, jak i potem Prawa i Sprawiedliwości, był dobrym wehikułem dla ożywiania polskiego patriotyzmu, budowania suwerenności naszego państwa. Był dobrym narzędziem. Ale to narzędzie w ostatniej kadencji zepsuło się. Stępiło. No i teraz e, nie płaczę. A więc wszyscy zwolennicy PiSu krzykną: zdrajca! Po trzykroć zdrajca, Łez nie roni, a my tracimy władzę. No właśnie. Nie płaczę po Was. I to. Przy... Zbudziłem się w Polsce, w której jest mi bardziej przykro. Bo już nie będą rządzić ludzie, z którymi kiedyś miałem wspólnotę myśli, idei, zamierzeń. Będą rządzić ludzie, których też znam częściowo bo to jest środowisko, w którym kiedyś tam pod koniec lat 80 miałem jako z młodymi chłopakami kontakt, ale będą rządzić już z zupełnie innej strony, to już nie ja się za nich będę wstydził. A tu osobiście się wstydziłem często. Byłbym oczywiście niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że Osiem lat rządów PiSu to jest porażka. Nie, nie, nieprawda. Nigdy tego nie powiem. Osiem lat rządów PiSu to mimo wszystko o wiele lepszy okres czasu niż osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej. To lepszy czas dla Polski, lepszy czas dla budowania polskiej gospodarki, lepszy czas dla przywracania dobrych symboli całemu społeczeństwu. Lepszy czas wreszcie dla życia zwykłego obywatela. Już nie mieliśmy masowej emigracji. Zaczęliśmy mieć problem niedoboru rąk do pracy. I paradoks rządów PiSu. Dziurę po emigrantach wygnanych do Londynu i do kilku innych miejsc. Ponad dwóch milionach młodych ludzi kreatywnych, którzy wyjechali, których straciła Polska, wypełnili Ukraińcy za rządów PiSu. No, naczynia połączone. Tak to działa. Fizyka społeczna również tak działa. Rządy PiSu to wiele paradoksów. Mieliśmy blokować Polskę przed multikulturalnością. Tymczasem właśnie w czasach rządów PiSu napłynęło najwięcej przybyszy z innych kultur. Czy to wina PiSu, czy może w sytuacji międzynarodowej? Czy może... Rozwoju komunikacji i globalizowania się świata. PiS rządził w trudnym okresie, zwłaszcza druga kadencja PiS była bardzo trudna. Pandemia, wojna na Ukrainie, zaostrzające się praktyki Unii Europejskiej i jej organów to wszystko wpływało na jakość rządzenia w Polsce. I o to nie mam pretensji do Ludzi z prawa i sprawiedliwości. Moje pretensje artykułowałem co tydzień. Co tydzień lekko naiwnie licząc na to, że ktoś weźmie sobie to do serca, że ktoś poprawi jakość rządzenia w małym odcinku, w tym małym pomyśle, jaki chciałem przekazać, krytyką. Wiele osób zarzucało mi, że to niepatriotyczne. Że właściwie to jestem zdrajcą, bo jak mogę krytykować, ale przepraszam. Co ma czynić człowiek, który chce być uczciwym dziennikarzem? Patrzeć władze na ręce. I teraz budzę się w Polsce, w której będzie mi dużo łatwiej. Nie będę się wstydził zarządzących, a z pełną premedytacją będę im patrzył na ręce. Jeżeli pis i jego różni urzędnicy nie rozumieli jakby tej drobnej subtelności, na której opiera się misja bycia dziennikarzem, to tym gorzej dla nich. To dlatego przegrali. Nie przegraliście przez to, że krytykowali was publicyści. Nie przegraliście także przez to, że mieliście nieprzychylne media. Przegraliście przez to, co zrobiliście z mediów, którymi rządziliście. Zrobiliście z nich bezwzględne, głupie, właśnie głupie to jest największy zarzut maszynki propagandowe. I teraz za to zapłacą rzesze ludzi, którzy stracą pracę. Słusznie, ponieważ upodliliście zawód dziennikarza. Upodliliście go. Mówię to do wszystkich czynowników z TVPS, Polskiego Radia. Upodliliście zawód dziennikarza. Czy ci, którzy po Was przyjdą, nie upodlą tego zawodu jeszcze niżej? Może i upodlą, może nie, nie wiem, zobaczymy. Ale wy pokazaliście, na co was stać. Skrajna niekompetencja, dopuszczanie Kurskiego do ręcznego sterowania telewizją publiczną, jakby to była jego własność, nierozliczenie okresu rządów Kurskiego, które aż prosiły się o to, żeby je rozliczyć. To tylko dziedzina, na której się znam media. A jeśli było tak w wielu dziedzinach, na których się nie znam? Pora na omówienie wyników wyborów. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej znacie. Ja mogę tylko przypomnieć, że według najnowszych obliczeń, właściwie już 100% okręgów, PiS zdobył 194 mandaty, a więc wobec stanu posiadania z początku poprzedniej kadencji stracił 41 mandatów, bo przypomnę, że w poprzedniej kadencji zaczynał z 235 mandatami. Ma 194. To nie jest zwycięstwo. Oczywiście można powiedzieć, ogromna frekwencja ponad 74%. W miastach sięgała ta frekwencja ponad 80- kilka procent. Na Wilanowie, warszawskim Wilanowie, gdzie chodzą panie i panowie z piseczkami, frekwencja sięgnęła ponad 90%. Ponad 90% lemingosztatu poszło do głosowania. Tak. Kartka wyborcza jest bronią. Nie można mieć pretensji do garba tego, że ma proste dzieci. Może Darzycie pogardą ludzi, którzy głosowali nie na Was, ale mówię do pisowców. Ale ja bym pomyślał, dlaczego. Z szacunkiem do tych ludzi podszedł, starał się ich zrozumieć. Okres wyzwisk, okres skrajnego chamstwa, jakim była ta kampania wyborcza, mam nadzieję, że odejdzie w niepamięć. Że teraz, właśnie po klęsce, zacznie się budować inny język polityczny że będzie można mówić kulturalnie, wypowiadać swoje poglądy kulturalnie, nie korzystając z rynsztoka, wulgaryzmu i języka ulicy. że polska polityka dostanie większych skrzydeł. Chciałbym tego. Czy to jest teraz możliwe? Jest. Jeżeli zwycięzcy powstrzymają się od triumfalizmu i zabiorą do roboty, no, oczywiście Roboty, z którą ja się nie zgadzam, pewnie ideologicznie, ale takie są prawidła tej gry. A pokonani pogodzą się z rolą pokonanych i zaczną budować skok na przyszłość. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Idźmy dalej. Koalicja Obywatelska. Tu jest wzrost. Mają w tej chwili 157 mandatów. Ze 140 kilku wzrosło. Frekwencja im posłużyła, zwłaszcza w dużych miastach. Trzecia droga, czyli PZL i Hołownia, bezitośnie przeze mnie wyśmiewani, a jednak zdobyli 65 mandatów, poprzednio 30. I Lewica. Lewica, która tak triumfuje, a tymczasem zdobyła 26 mandatów, podczas gdy w poprzednim parlamencie miała 49 szabel. Więc jest spadek i od to o 23 mandaty. Pan czarzasty, lider lewicy, ledwo dostał się do Sejmu, ponieważ radny z ostatniego miejsca zdystansował go. Nie, nie jest to zresztą jedyna niespodzianka tych wyborów. No i wreszcie Konfederacja. Miała 11 szabel, teraz ma 18, czyli wzrost o 7. Oczywiście wynik Konfederacji można traktować nietriumfalnie. Na pewno Zwońcy Konfederacji liczyli na więcej. No ale pewne przyczyny zdecydowały, że jest tyle. Mają wreszcie klub parlamentarny. Klub parlamentarny jest od 15 posłów, więc mają. Jakie niespodzianki? No niespodzianka, która napełniłam jest uśmiechem ukontentowania. To jest fakt, że do Sejmu nie dostał się wiceurban, uczestnik spotkań klubu wałdejskiego, pan Andrzej Rozenek. Z tygodnika nie. Obrońca sb nie dostał się. Może dostanie jakąś posadę, no zobaczymy. Mnie już yy, radują mnie inne informacje. Na przykład takie, że do Sejmu nie dostała się pani Anna Siarkowska. Nie dostał się dobromierz Sośnierz. Ale na przykład uśmiechem napełniło mnie to, że wyrachowany Artur Dziambor również nie dostał się do Sejmu. Znakomicie. Posłem został za to Grzegorz Płaczek. Pozdrawiam Grześku i gratuluję. Ze śląska, z bardzo trudnego miejsca. No i po raz pierwszy do naszego parlamentu, do Sejmu, nie dostała się mniejszość niemiecka, która od 1991 roku zawsze miała swoich reprezentantów w parlamencie. To takie ciekawostki, które oczywiście można mnożyć, ale teraz czas na analizę. Co się stało? Stało się to, że taktyka Jarosława Kaczyńskiego, który grał o całą pulę i w sposób dosyć hazardowy zagrał o tą pulę, licząc na to, że tak zmajoryzuje przekaz, że zdobędzie ponad 231 szabel w Sejmie, nie wypaliła. Nie udało się. Zamiast 231 szabel jest 194. A stracęca dosyć taktyka wycinania wszystkiego co wokół sprawiła że nie ma w tej chwili potencjalnego koalicjanta. Donald Tusk około sierpnia zorientował się, że dalsze uderzanie w trzecią drogę, czyli w zjednoczony PSL i tą partię Hołowni Polska 2050 sprawi, że nie będzie koalicjanta, dzięki któremu będzie można Sformować zwycięską koalicję. Odpuścił, przestał w sierpniu uderzać w konkurencję obok siebie, wręcz hodując kwiatek, na który może usiąść po wyborach czyli trzecią drogę. No i proszę, wynik trzeciej drogi zaskakujący. Ja także jestem zaskoczony, ponieważ od dawna nie prorokuję ani Pezelowi, ani Hołowni wielkich sukcesów, a tu proszę. Tymczasem Jarosław Kaczyński do ostatniego dnia kampanii niszczył i rozbijał konfederację. Wszystkie media związane z Jarosławem Kaczyńskim niszczyły i rozbijały Konfederację. I proszę, to wy sprawiliście, że Konfederacja ma wynik 18 posłów zamiast nie 60, jak trzecia droga. Gdyby konfederacja miała dziś 60 posłów, budowanie prawicowej koalicji byłoby ze wszechmiar możliwe, ale nie jest. I tak skończyła się gra z ręcznego politycznego driblera Jarosława Kaczyńskiego, który jednak często tuż przed bramką sam podkłada sobie nogę i się wywraca. Jarosław Kaczyński dobiega do kresu swoich możliwości. Zastanowiłem się, czy to powiedzieć, ale taka jest prawda. Co czeka Zjednoczoną prawicę, kiedy już nie będzie przy władzy. Jak wiadomo, władza jest najlepszym lepiszczem dla budowania politycznych wehikułów. I tak w jednym wehikule, w jednym przedziale politycznym zasiadali Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro, którzy szczerze się nie znoszą i nigdy nie znosili, bo są z innych światów. Zresztą Mateusz Morawiecki jest absolutnie z innego świata niż większość ludzi Zjednoczonej Prawicy. Jest ze świata, światowych finansów, Harariego, Szwaba i różnych innych modnych ostatnio wynalazków. Mateusz Morawiecki właściwie w bardziej naturalny sposób powinien dalej zasiadać na pozycji doradcy Donalda Tuska. Co mu Donald Tusk zresztą wypomniał w niesławnej debacie telewizyjnej, którą prowadzili no, chyba po raz ostatni Gwiazdorzy TVP. Co będzie dalej? Zbigniew Ziobro dyplomacją, taktyką odniósł duży sukces. Większość jego akolitów weszła do Sejmu. Wydaje mi się, po takich prowizorycznych nawet podliczeniach, że stan posiadania suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro wzrósł. Stan posiadania Mateusza Morawieckiego nie. A więc ilość szabel Zbiegniewa Ziobro w Zjednoczonej Prawicy jest dużo większa w tej chwili niż Morawieckiego. Przy sojuszu z Beatą Szydło i ludźmi zwolennikami Beaty Szydło, który trwa pomiędzy ludźmi Ziobry od dawna i ludźmi Panie Szydło, przy sprzymierzeniu się ze środowiskiem lubelskim, który odniósł bardzo duży sukces, buduje to pewną siłę Zbigniewa Ziobro i jego grupy. Jarosław Kaczyński już nie będzie miał takiego wpływu na Zjednoczoną Prawicę jak dotychczas. Nie będzie niepodzielnie dzielił i rządził, ponieważ każdy jego gwałtowny ruch będzie skutkował odpryskami ze Zjednoczonej Prawicy, które będą odskakiwały w stronę władzy, w stronę rządu. To tak niestety działa fizyka polityki. Rząd, władza jest magnesem. Nie wiem, jak rozwinie się inicjatywa. Pana Hołowni i pana Kośniaka Kamysza. Najprawdopodobniej stworzą się dwa kluby współpracujące ze sobą. Mówi o tym Ireneusz Raś, wybrany właśnie na posła trzeciej drogi z Krakowa, że będzie odrębny klub PSL-u, odrębny klub Polski 2050. Polska 2050 prędzej czy później zostanie wchłonięta przez Platformę. Tak myślę. Bo bardzo się od niej ideowo nie różni. Nie ma. Tak znacznie innego pomysłu na Polskę. Lewica jej znaczenie nie będzie zbyt duże, ponieważ nawet zgrubnie rachując, widać, że jest potrzebna tylko jako zaczyn do zbudowania nowej koalicji, a potem nowa koalicja już sobie sama nakupi posłów, bo te polityczne targi będą trwały. Zresztą one trwają co kadencję. Jestem już na tyle stary, że pamiętam o bardzo duże fikołki polityczne różnych ludzi. Nie będę przez litość przypominał nazwisk. W Senacie, absolutny sukces paktu senackiego. Przykry dla mnie, ale nieuchronny. 65 mandatów czy nawet więcej. Paktu Senackiego wobec 30 paru mandatów PiSu. Senat bezpowrotnie stracony. Duże miasta potwierdziły, że głosują na koalicję Donalda Tuska i jego sprzymierzeńców. PIS znacząco zwyciężył tylko w czterech województwach. To wszystko powinno dać do myślenia. Czy da? Czy jest komu dać do myślenia, czy jest komu myśleć w tej zjednoczonej prawicy? Chciałbym zwrócić uwagę na wynik pogardzanego komitetu Polska jest jedna, który nie zarejestrował się w dwóch okręgach, a w sumie w skali Polski zebrał 350 tysięcy głosów. Można powiedzieć, sromotna klęska. Sromotna klęska z niczego. Z braku środków, z braku wpływów w mediach, z braku organizacji, z przypadkowości, z chaosu, z kształtowania się dopiero pewnej grupy. Półtora procent to akurat tyle, żeby tak jak w ziemi obiecanej zacząć. Więc nie lekceważyłbym tej grupy. Jej wpływy mogą rosnąć. W momencie, gdy zostanie dobrze zorganizowana, i istnieje życie poza Prawem i Sprawiedliwością. I te wybory wyraźnie to pokazały, także na prawicy, czy wśród patriotów istnieje życie poza Prawem i Sprawiedliwością. I albo Prawo i Sprawiedliwość wyciągnie z tego wnioski i, i przygotuje zupełnie nową twarz, nowe pomysły, nową energię przede wszystkim. Na kolejne wybory, albo, albo czekają tylko proces gnilny, koalicję zjednoczonej prawicy. Tak to widzę. Oczywiście moje wnioski nie są odkrywcze, bo każdy, analizując wydarzenia, może e, takie wnioski wysnuć, bądź też zauważyć jeszcze kilka innych niuansów. Rzecz w tym, jak na tym wyjdzie Polska. Bo ten partyjny rachunek nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest rachunek polski. A jesteśmy w momencie, gdy burzy się już nasza struktura społeczna, bo nie jesteśmy już jednorodnym organizmem społecznym. Mamy mniejszości narodowe, w tym jedną bardzo dużą i niezbyt nam przychylną. Mamy wreszcie wojnę na wschodzie, która wcale nie zelżała z powodu wyborów w Polsce. Mamy politykę Brukseli, a właściwie Berlina, która będzie chciała całkowicie Polskę zwasalizować. I zaprząc do swojego Rydwanu, jako taki mniejszy wagonik, właściwie zdarzyła się idealna sytuacja dla budowy niemieckiej Mittel Europa. I to jest przykre, i to jest złe. I teraz, czy Donald Tusk i ludzie wokół niego znajdą w sobie tyle siły, aby poczuć się wreszcie suwerennymi polskimi politykami? Oto wielki dylemat, który wisi nad Polską. Czy znajdziemy w sobie tyle siły, żeby nie wstąpić do strefy euro, która zniszczy ekonomicznie wrzesze Polaków? Nie wiem. Czy, znajdziemy, czy znajdą rządzący w sobie tyle siły, żeby nie spełniać rozkazów Berlina bez zastanowienia? Nie wiem. To bardzo ważne pytania. Pytania, od których zależy bezpieczeństwo nas wszystkich. Czy zagłosowaliśmy w czasie tych wyborów rozsądnie? To się okaże. Ja się obawiam, że powierzenie władzy w ręce ludzi, którzy mają dosyć giętkie kręgosłupy moralne, co więcej, którzy mają tendencję do wszczynania w Polsce wojny kulturowej, może skutkować dużymi napięciami. I uwaga ostatnia. Wydaje mi się, że kadencja tego parlamentu nie dotrwa do końca. Mam takie na razie przekonanie, takie, takie przeczucie, że ta kadencja będzie krótka, krótsza niż zwykle, że spokój budowany przez kilkanaście właściwie grupek grup partyjek i ugrupowań, które kryją się za sformułowaniami koalicja obywatelska, trzecia droga czy lewica. Każda z tych list zawiera w sobie bardzo wiele różnych środowisk. Wszystko jest kwestią tego, kto właściwie do Sejmu wszedł i jakie będzie miał ambicje. Jak to wszystko pogodzić? Jak nagle z rządu, w którym panował Jarosław Kaczyński i jego partia, przejść na rządzenie przez kilkanaście środowisk naraz? Jak nakarmić naraz kilkanaście środowisk? Obawiam się, że wszystkie te środowiska będą karmione kosztem Polski. Kosztem nas wszystkich. Ale jeśli nowe władze cofną polski ład, jeśli cofną bardzo złe przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, to będzie plus, to pobudzi polską przedsiębiorczość. Czy jednak tak się stanie? Czy nowi rządzący wrócą w stare kolejny, w których nigdy nie było pieniędzy? A wielkie koncerny i korporacje transferowały z Polski miliardy? Czy wróci przestępczość związana z optymalizacją podatkową na taką skalę? To wszystko pytania, które szybko znajdą odpowiedź, bo pierwsze decyzje władz nam pokażą. Mówicie Państwo, ja już dzielę skórę na niedźwiedziu, a przecież jeszcze prezydent będzie decydował, komu powierzy misję tworzenia rządu, jak ten parlament się ukształtuje, przecież PiS może kogoś kupić. Szczerze mówiąc, bardzo wątpię, żeby pisowi udało się osiągnąć aż taką zręczność, że żeby przeciągnąć brakującą do większości sejmowej liczbę posłów. Jest to trudne, prawie że niemożliwe. Jeżeli tego dokona Jarosław Kaczyński, to powiem, że stanął już na najwyższym stopniu, od którego dzieli go już tylko milimetr, by być polskim talerandem. Ale rzeczywiście? Czy rzeczywiście mu się uda? Czy jest w sytuacji, w której już trochę się zakiwał, a teraz się obrazi na cały świat i wystrzeli z czymś, co całkowicie zniweczy już takie rachuby? Zobaczymy. Nie liczyłbym wiele na prezydenta Andrzeja Dudę z różnych względów, o których wielokrotnie mówiłem. To nie będzie pokerowa rozgrywka ze strony pana prezydenta. Myślę, że pan prezydent. Em, w sposób łatwy ulegnie chyba naciskom różnych środowisk i do końca potwierdzi swoją opinię bycia dosyć miałkim myślicielem. Tak to określę. Tyle o wyborach, bo co będzie dalej, to się przekonamy, ale doradzam odłożenie emocji i przemyślenie tego, co dalej. Bo dalej doradzam Państwu budowanie struktur lokalnych. Dalej doradzam tw tworzenie aktywności klubów loka przyjaciół lokalnych, ponieważ z tych małych strumyczków stworzy się kiedyś wielka rzeka. Zobaczycie. Najpierw szkoła działania, szkoła dogadywania się, szkoła mówienia do siebie bez nienawiści. A potem większe sprawy. Wydaje mi się, że coś się buduje, coś powstaje, tylko cierpliwości. To nie jest budowa na te wybory. Może uda się już w wyborach samorządowych coś pokazać, ale na pewno będzie się to rozwijało dalej, jeżeli będziemy spokojnie, z przyjaźnią, z pełnym wyrozumiałości, podejściem i, i miękkim językiem rozmawiać z innymi, także z tymi, którzy mają inne poglądy niż my. To bardzo trudne, sam to wiem, często ponosi mnie temperament, często się mylę. Ale to jest jedyna droga odnowić poziom publicznego dyskursu w Polsce. Sprawić, by przyjemnie słuchało się dyskusji, a nie uciekało od nich jak od ognia. Czy to możliwe? Zobaczymy. A teraz spójrzmy, co jeszcze wydarzyło się w tygodniu, bo ja wiem, że Państwa interesują tylko w tej chwili polityczne emocje, ale przecież nie samą polską polityką człowiek żyje. W zeszłym tygodniu analizowaliśmy, Podobną gorączkę na Słowacji. Teraz mamy gorączkę w Polsce. A świat idzie do przodu. Dzieją się rzeczy, które zupełnie nie są związane z głosowaniem. Na marginesie dodam, że sam przeżyłem dosyć niemiłą niespodziankę. Nie wiem, czy o tym mówić, ale powiem. Udałem się do głosowania okazało się, że nie mam w, w spisie wyborców. W miejscu, gdzie jestem od lat zameldowany na stałe. Gdzie głosowałem wielokrotnie. Raz prze, przeniosłem swoje głosowanie do Warszawy, mieszkając tam tym, tymczasowo. I to wystarczyło, żebym był już tam wpisany w Warszawie, a nie w Krakowie. I w ten sposób e, było mi przykro, bo zostałem wykluczony jakby z tej gry. Więc no tak wyszło. Dobrze, teraz spójrzmy, co się dzieje. Pan Daniel Obajtek, prezes Orlenu, którego darzę sympatią. A jak już ustąpi, to będę Państwu mógł powiedzieć, dlaczego darzę go dużą sympatią i szacunkiem. Pomimo tego, że ma tak niekorzystną prasę, że jest tak atakowany, że pisze się o nim złe książki. Niech, niech ustąpi, żebym nie był posądzony o e, szukanie fruktów. A dlaczego mówię, że ustąpi? Bo pan Daniel Obajtek, zobaczcie, obiecał właśnie, że odejdzie po wygranej opozycji, ponieważ, jak stwierdził, mam swój honor. Ja pana rozumiem. Sam kiedyś, na mniejszą skalę oczywiście, miałem podobną sytuację, kiedy byłem dyrektorem programu pierwszego telewizji publicznej i naraz SLD opanowało całkowicie telewizję publiczną i ówczesny prezes telewizji publicznej stwierdził, no, dobrze, dobrze ci idzie, dobrze ograniczyłeś korupcję, zorganizowałeś zespół. Zaczyna ten program pierwszy działać, bo byłem dyrektorem programu pierwszego. Zaczyna to jakoś działać. Wiesz, my cię yy, zostawimy. Będziesz dalej dyrektorem, bo sobie radzisz. Tylko zrobisz taką kosmetykę, tam wyrzucisz kogoś, zrobisz coś. No i tak miałem problem, bo zawsze człowiek jak dostaje pokusę, Bycia kimś, to ma problem. Ale następnego dnia już wiedziałem, co zrobić. Na zarządzie telewizji złożyłem rezygnację, i do dziś jestem z tej decyzji niezwykle zadowolony. Trzeba umieć odejść. Trzeba umieć e, ocalić swój obraz we własnych oczach. To chyba bardzo ważne. Nieraz w życiu zdarzało mi się, że nie dostawałem do tego obrazu, że miałem do siebie pretensje, ale kilka razy zdarzyło mi się, że. Byłem z siebie zadowolony. Więc rozumiem emocje pana Daniela Obajtka i jak mówię, kiedyś z zrobimy z nim wywiad i przeanalizujemy cały okres rządzenia w Orlenie przez pana Obajtka i zobaczycie wtedy pewne rzeczy, o których się nie mówiło. I sami ocenicie, czy to było dobre dla naszego kraju, czy nie. Czy propaganda rozsiewana wokół niego, to był tylko wynik tego, że coraz więcej kwiczących zwierzątek było odcinanych od korytka, a miało swoje wpływy w mediach, czy też taki zły był ten człowiek z pcimia. To się okaże. Ale później. Na innym diapazonie e, raczy nas swoimi mądrościami tygodnik powszechny. Pismo katolickie. Podkreślam, bo Coraz trudniej w to uwierzyć. I spójrzcie Państwo, jaka to nowa publikacja znakomita w tygodniku. Pierwsza polska biskupka luterańska, jej wypowiedź: Bóg nie jest facetem. To? Panie Boże? Nie wolno mówić, Panie Boże, istoto Boża, teraz chyba, tak? Według Pani Biskupki. Biskupka Paulina Chławiczka Trotman. Czy Trotman. Paulina chlawiczka Trotman. Bóg nie jest facetem. Pani Paulina, pani biskupka Paulina była, zobaczyła i wie. Nie jest facetem. A Też jakieś drugorzędne cechy płciowe pani tam więcej stwierdziła? Jakie Bóg ma drugorzędne cechy płciowe? To jest właściwie... Największe zainteresowanie tygodnika powszechnego. Niewielki gmach teologii, tłumaczenia świata, spoglądania na świat z różnych punktów widzenia. Tylko to, co poniżej pasa, to jest najciekawsze. Poniżej pasizm. Ale jak czytelnikom pasi, to niech pasi. Cóż. Teraz trochę o Ukrainie odbijemy się od tego, że. E, już od maja wiemy, znamy, tylko nienagłośnione to jest w Polsce jakoś dziwnie. Ja na to ta, natrafiłem znowu po nie w czasie, bo y, późno, ale chcę Państwu przypomnieć, że znany amerykański dziennikarz Seymour Hersh, laureat Nagrody Pulitzera, już od maja tego roku upowszechnia wyniki swojego śledztwa, z którego wynika, że Żeleński i jego otoczenie ukradli ponad 400 milionów dolarów pomocy przeznaczonej dla Ukrainy na zakup paliwa. Hersh opiera się na źródłach CIA, mówi o wynikach, do jakich doszli analitycy CIA i porównuje korupcję na Ukrainie z sytuacjami, do jakich dochodziło w Afganistanie. William Barnes, który był w Kijowie, dostarczył Żeleńskiemu listę 35 osób zaangażowanych w mafię korupcyjną z wytyczną, żeby zwolnił tych ludzi. No, musiałby też Żeleński zezwolić samego siebie. To tylko jest takie odbicie, żeby dalej troszkę zająć się z tematami ukraińskimi. I tak. W lubelskim na przykład. Zobaczcie publikację. Ga, Ukraińcy gardzą bonami na żywność. Wymagają gotowego cateringu w domowych kwaterach. U, u. Jaśnie państwo przyjechało. No, ale to jeszcze nic. Pójdźmy dalej. Aleksiej Arestowicz, były doradca Żołęńskiego, ostro krytykuje samego Żołęńskiego, mówiąc, że nie spełnia oczekiwań, jakie z nim wiązano i jest powiązany w dziwaczny sposób z różnymi kręgami. Podważa kompetencje Żołęńskiego, mówi o konflikcie Żołęńskiego z głównodowodzącym ukraińską armią Waleriem Załużnym. No, i sam twierdzi, że będzie kandydował w nadchodzących wyborach prezydenckich, a więc zaczyna się kotłować już politycznie wewnątrz Ukrainy. No i na koniec tego ukraińskiego spacerku spójrzcie, co właśnie dzieje się pod ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli. Otóż protestują tam Ukraińcy. Ukraińcy protestują przeciwko Polakom, którym. Wystawiono rachunek za, uwaga, okupację Galicji, ludobójstwo Ukraińców i inne zbrodnie. Roszczenia ukraińskie wyceniają Rezunin na 100 miliardów złotych. Chcą od Polski 100 miliardów złotych i protestują pod ambasadą. No cóż, to może do tej kwestii ukraińskiej, trochę prawem Kaduka, dodam, że oto wraca gruźlica. Zobaczcie, coraz więcej chorych na tę chorobę na Dolnym Śląsku, ale pewnie nie tylko na Dolnym Śląsku. Kto przywrócił tutaj gruźlicę. Jeszcze z tych wyborczych rozliczeń, to zobaczcie taki poseł Szczerba. Syn bardzo dobrego boksera, ale sam już taki sobie. Co on teraz wygaduje: Likwidacja 16 instytucji, konfiskata majątków. Uuu. wezmą się za siebie. Nie, nie za siebie, czułem się. Chcą się wziąć za pis. Nawiasem mówiąc, chyba po wyborczej niedzieli pierwszą dobrze przez noc miał pan Sławomir Nowak. Pan Gawłoski też chyba poczuł się lepiej, a pan Gierty, który wszedł do Sejmu, no to teraz wróci z Italii. Szykuje się nam niezły Sejm. Z tych polskich spraw chcę odnotować ważny film. Jak Państwo wiecie, nie lubię Tomka Sekielskiego. Jego brata nie znam. I, i, I weźcie poprawkę na to, że nie przepadam. Ale muszę powiedzieć, że film o aferze Skok-Wołomin, przygotowany przez Braci Sekielskich, jest bardzo dobrze zrealizowany. Pod względem wizualnym naprawdę nieźle rozwiązany. Konsekwentny w narracji, a to, co mnie rozczarowało, to treść. Ponieważ cały film o skoku wołomin, który jest jedną z największych afer, jakie zdarzyły się w Polsce, bo z dostępnej mi informacji szkody spowodowane przez skok wołomin mogą sięgać 10 miliardów złotych, ten film skupia się jedynie na narracji kapitana Piotra Polaszczyka, jednego z głównych oskarżonych w aferze z Kogwołomie. Nawiasem mówiąc, nawet z tego filmu wychodzi, że bardzo nie, nieciekawej postaci. Nieciekawej także pod względem charakterologicznym i moralnym. Wręcz lekko odrażającej postaci. I trochę mnie mierzi, że Tomasz Cekielski jest z nim na ty. Rozumiem, ale... Nie jest to dobre, chyba. Dla filmu też. Film jest dosyć płaski i rozczarował mnie pod względem zawartości informacyjnej. Nie dowiedziałem się z niego niczego, czego bym nie wiedział wcześniej. Ale skłoniło mnie to do podnie podniesienia tematu Skokwołomin. Wołomin. Jest to rzeczywiście afera, w, któ w której jak w jądrze skupiły się wszystkie patologie dzisiejszej Polski. Tak jak kiedyś w aferze Fos. Skupił się, skupiły się wszystkie patologie okresu transformacji, budowa nowych fortun, zamiana książeczek partyjnych na książeczki czekowe, przedzierzganie się wysokich oficerów wywiadu i kontrwywiadu perelowskiego w biznesmenów, cała branża mięsna. Kiedyś też ujawnie to na przykładzie. Henryka Kani i jego sprawy ujawnia, jak działa branża mięsna. Mój znajomy, właściciel bardzo małych zakładów, mówi, że jak przyjechał kiedyś na zebranie Polskiej Rady Mięsa, wszyscy w dobrych garniturach, wszyscy on. ale jak tylko się rozróżniła atmosfera i parę głębszych poszło, to się zaczęło. Panie majorze, panie pułkowniku, i on, jeden kapral z rezerwy, czuł się tam jak parias, bo poniżej majora. W branży mięsnej się nie schodziło. Takie czasy. Ale cóż, mamy tutaj film Sekierski, który jest ważnym filmem. Takie filmy trzeba robić, które pokazują rzeczywistość. Proszę bardzo, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, na przykład Gadowski, niech przygotuje swoje. No i właśnie, o czym ja bym opowiedział, tak powiem pokrótce, ale będę to rozwijał, może rzeczywiście trzeba by zrobić teraz inną jeszcze, inne odkrycie tej samej afery, bo brakuje mi w filmie e, e, Tomasza Sekielskiego na przykład układu pana Sopy, powiązań politycznych pana Gazdy, kredytów e, branych i niespłacanych przez gangsterów, na przykład pan Jan L, przez Wysokich oficerów dawnych służb wojskowych, przez ludzi powiązanych z TVN, taka rodzina znalazła się na A, wreszcie przez gwiazdy show biznesu. Budzi wiele, wiele moich pytań to, że przez pewien czas nieformalnym rzecznikiem pana G, prezesa Skoku Wołomień, był obecny przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który zresztą wziął tam pożyczkę, której długo nie spłacał. Tak, nie powinno się o tym mówić, prawda? No ale cóż, przyjacielem jest Plato, ale większym, prawda, powtarzam to do znudzenia, to się wszystko wiąże ze skokiem Wołomin. Same zdjęcia z bankietów, których nie pokazał Tomasz Cekielski. Skoku Wołomin to cała galeria różnych postaci. I wcale nie najważniejszą wśród nich jest Bronisław Komorowski. Ministrowie rządu PiS. Politycy PiS. Gwiazdy show biznesu. Jedna taka gwiazda, 3 miliony kredytu niespłaconego. No i Dobrze, że Tomasz Sekielski pokazał instytucje słupów, na których wyciągano pieniądze, ale znowu niekonsekwentnie nie poszedł dalej. To co prawda, chyba to jest pierwsza część dopiero tego filmu, ale ten film Tomaszu Sekielskim mnie trochę rozczarował. Bo skoro wziąłeś się za ten temat trudny, niebezpieczny, to trzeba było pójść dalej. Tam, gdzie już rzeczywiście grozi ryzyko. Bo to co pokazałeś, nie ściągnę ci na głowę żadnych gromów. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że tylko tyle pokazałeś. Jednego pułkownika Aleksandra L., który zresztą odsiadywał już jedną karę, jest przed drugą karą, to trochę za mało. A gdzie są generałowie? Jeden stał od, obok Aleksandra L na twoich kadrach w sądzie, ale nawet nie wyjaśniłeś, kim on jest. Oczywiście można się czepiać i uzyskać tylko odpowiedź zrób lepiej. No więc postaram się przygotować Państwu rozmowę z kimś bardzo ważnym, jeżeli chodzi o aferę skoku wołomin i fakty. Fakty, które może nawet wyszczególnimy wypisane. Żebyście Państwo sami zrozumieli, z jakim okiem cyklonu mamy do czynienia dotykając tematu skoku wołomin. Ale, jak mówię, nie pałam sympatią do Tomasza Sekielskiego, ale chwała ci za to, że podjąłeś ten temat. I uczciwie mówię, zrobiłeś ciekawy film. Oczywiście, rozszarpią mnie zaraz e, różni e, pisowcy, mówiąc, jaki to jest ten zdrajca, chwaląc e, kogoś, kto ma odmienne zupełnie poglądy. Ale ja uważam, że nasz rynek dziennikarski musi wrócić do normy. Film Ważne jest przez to, co pokazuje, a nie przez to, kto jest jego autorem. Jeżeli jest zrobiony sprawnie i w miarę potoczyście i dosyć yy, yy, konsekwentnie, to trzeba to podkreślić. To ważny film. Ale jeszcze ważniejsza jest prawda o skoku Wołomin, a ona jest szokująca. A przecież nie wiem wszystkiego. Dobrze, przeskoczmy na chwilę na taki diapazon międzynarodowy i zobaczmy, dlaczego myślę, że administracja Bidena wydała wyrok na PiS już początkiem października. Wtedy ukazało się kilka analiz bardzo wpływowych myśloczołgów, jak można powiedzieć, czyli think tanków, jak to się mądrze mówi, Myślę czołgie, jak to paskudnie brzmi. Po prostu bardzo wpływowych kręgów eksperckich amerykańskich, które mówiły wprost, że, że należy zmienić rząd w Polsce. Oto jedna z takich analiz: Carnegie Endowment for International Peace. Wpływowy, wpływowa fundacja Carnegie. I co, co tam jest? Stwierdzone. 11 października, data publikacji tego raportu. Polska jest państwem kluczowym. Czy to jest strategiczny moment dla Polski? Tu już następuje zapowiedź po tym znaku zapytania stanowiska nieformalnego wpływowych kręgów rządowych yy, wspierających administrację Bidena. Cytat. Polska stała się kluczowym ośrodkiem bezpieczeństwa europejskiego. Jednak wiele kierunków. Jest mało przystających do agendy amerykańskiej. Między innymi prześladowanie sądownictwa, ograniczanie wolności mediów, zbytni radykalizm w działaniach na Ukrainie. Tak to zostało sformułowane przez Carnegie Endowment for International Peace. I teraz, oczywiście, można dyskutować, czy to jest uczciwe. Nie jest. Czy jest zmanipulowane przez różne wpływowe kręgi w Polsce? Jest. Tu pewien ambasador miał dużo pewnie do powiedzenia. Pewien były ambasador, mąż prezenterki dawnej telewizyjnej. Miał dużo do powiedzenia przy, przy tworzeniu takich opinii. E... Ograniczanie wolności mediów wolne żarty. Przecież PiS nie był nawet na tyle poradny, żeby poradzić sobie z własnymi mediami. A co dopiero Ograniczać wolność innych mediów. TVN działa bez przeszkód, działa. Newsweek Sekielskiego teraz wychodzi bez przeszkód, wychodzi. Różne kanały lewicowe, rewolucyjne działają, działają. Jak się ogranicza media, wolność mediów w Polsce? To, że w mediach publicznych nastąpiła tempa propaganda, to rzecz zupełnie inna. To, że wyrzucono z mediów publicznych. Yy, yy, wszelkich dziennikarzy ceniących swoje yy, nazwiska i dorobki, to jest inna sprawa. Ale gdzie tu jest ograniczanie wolności mediów, gdzie jest prześladowanie sądownictwa? Przecież sędziowie zbuntowali się, stworzyli yy, własny ruch polityczny nieomal i robią co chcą. Ja pisowi zarzucam chaos w sądach, chaos, którego ofiarami jesteśmy my. Ja, chociażby pensjonariusz, Szeregowy sądów, który jest skazywany i ładowany gdzie tylko może być. No dobra, 11 października y, Carnegie Endowment for International Peace, jako przykład, jak myślą czołgi amerykańskie podchodziły do polskich wyborów. Ambasador Brzeziński przekazywał dużo instrukcji. Poszły działania. Czy Amerykanie mają aż taki wpływ na polskie wybory? No był moment, kiedy Amerykanie wykreowali Andrzeja Dudę. Był taki moment, można wrócić do tego momentu kampanii, kiedy najlepsze agencje amerykańskie obsługiwały kampanię prawa i sprawiedliwości. Teraz już tego nie było. A więc spiskową te teorię stawiam, że Amerykanie położyli krzyżyk na pisie już na początku października. Amerykanie, czyli administracja, Pana Bajdena. Pana Józia Biden'a. Trochę o tym Hamasie, bo taki kociokwik jest opinii różnych na temat Hamasu, więc postanowiłem przygotować taki krótki samouczek dotyczący Hamasu. Wiem, że teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest najważniejsza, bo mamy tutaj inne emocje, ale warto się temu przyjrzeć, dlatego że to będzie oddziaływało na nasze tutaj yy, też sytuacje. Więc Hamas... To jest szokujące, ale, ale prawdziwe. Hamas jest tworem Izraela. Gdyby nie postawa na przykład Ariela Sharona Jastrzębia, nigdy Hamas by nie powstał. Hamas powstał jako alternatywa dla Organizacji Wyzwolenia Palestyny Jasera Arafata. Był niemal sztucznie hodowany przez Mossad, przez Ministerstwo Obrony Izraela. No Nie zawsze golem, którego stworzymy, jest do końca posłuszny. Jak się okazało właśnie golem stworzony przez Izrael uderzył boleśnie Izrael. W tej chwili ponad 1200 osób po stronie izraelskiej zamordowanych i 3000 w gazie na skutek bombardowań. Czyli mamy już ponad 4500 kilkuset zabitych tej wojny. A dlaczego mówię, że Hamas jest tworem izraelskim? Bo na przykład. Dla służb specjalnych przez długi czas wartościowym człowiekiem po stronie palestyńskiej był taki niepełnosprawny szeik, wówczas 40-letni Ahmad Yassin, który de facto stworzył e, takie, trochę w tajemnicy przed swoimi mocodawcami izraelskimi, e, oddziały palestyńskich świętych bojowników. Teraz Hamas oficjalnie finansowany jest przez Katar, Turcję i Iran ale przez długi czas był wspierany. Do 1989 roku, kiedy został już zdelegalizowany, był oficjalnie wspierany, a potem jeszcze nieoficjalnie przez służby Izraela. Chciano Hamasem osłabić Organizację Wyzwolenia Palestyny Jasera Arafata, związaną z Kremlem bardzo. Wtedy, w latach 70. jeszcze działały inne organizacje palestyńskie, jak np. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Żorża Habasza i Wadi Hadada, czy Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny, Nadżywa Hałatimy. Ha Wszystkich ich chciał, chciał Izrael zmajoryzować, lansując Hamas. Hamas, jako centrum islamskie, był spadkobiercą Bractwa Muzułmańskiego, Egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się też e, e, Az, Azawahiri, jeden z liderów Al-Kaidy. Czym jest Bractwo Muzułmańskie? Na dzisiejsze nasze rozważania powiedzmy sobie, że jest to taka islamska masoneria. Czyli pewna niewpływowa sieć różnych organizacji, pewna wpływowa sieć różnych organizacji. Po zamachu w 1981 roku na Anwara Sadata, który przeprowadzili palestyńscy bojownicy, Egipt wydalał z, z Egiptu radykalnie nastrojonych proislamsko działaczy palestyńskich. I wtedy Ariel Sharon, minister obrony Izraela, późniejszy premier, przystał na to, żeby ci radykałowie osiedlali się w strefie gazy. W krótkim czasie zaczęli być w tej strefie gazy bardzo ważni i nie muszę dodawać, że związali się z Hamasem. Hamas, czyli co? Nazwa islamski ruch oporu. Harakat. A al al-Islamija, czyli islamski ruch oporu w skrócie Hamas, zdelegalizowany w 89, jak mówiłem, zaczął budować swój kapitał na niezadowoleniu po rokowaniach pokojowych między Arafatem i państwem Izrael, i wzrastał w siłę. Dziś jest przeciwwagą dla następcy Jasera Arafata, czyli prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Nawet w 2009 roku wygrał Hamas w Fatah wybory. I tak to trwa do dziś. Więc, yy, mówiąc krótko, Izrael sam sobie wychował Hamas na własnej piersi, a teraz ma efekty. To, co tam się dzieje, jest niepokojące, ponieważ Wiele organizacji islamskich, takich nawet jak Jemeńscy powstańcy, wyraża poparcie dla Hamasu i grozi atakami na Izrael. Co z tego będzie, zobaczymy. Jeszcze jako uzupełnienie tej informacji mogę dodać proszę tekst o opublikowanym przez Wikileaks wycieku depesz, między innymi depesz szefa izraelskiego wywiadu, który wręcz 22 grudnia 2010 roku zachęcał Hamas do przejęcia strefy gazy. To ciekawe. Przeczytajcie to, bo ciekawe, to dużo buduje inne spojrzenie. A teraz spójrzcie na yy, zapowiedź bardzo ciekawego wywiadu z Leonardo Ciał Hernandezem, znanym jako Simone Bernate. To jeden z założycieli i liderów e, FARC, kolumbijskiego FARC, sił e, marksistowskich narkopartyzantów. Narkopartyzantów e, udało nam się przeprowadzić dzięki Wojtkowi Michalikowi, który to znakomicie zorganizował i przeprowadził wywiad z Simone Bernate, Simone Bernatę trochę kluczy. My cały wywiad z informacją, czym było FARC, czym było porwanie pani Betancourt, jak przebiegała wojna z FARC i wreszcie jak na przykład handlarz bronią Victor Booth został pojmany, gdy agenci amerykańskiej DA udawali partyzantów FARC Którzy chcą kupić od niego broń. Wszystko to będzie w odrębnym materiale. Będzie to odrębny wywiad z Simone Bernatę i odrębna zapowiedź, w której wyjaśnie pewne zawiłości tej historii, która wiąże się z handlarzami bronią i będzie gdzieś tam zmierzała też do Andrzeja Izdebskiego, bo to też przygotowywanie do kiedyś do opowieści w sposobniejszym czasie o Andrzeju Izdebskim, też przy okazji handlarzu bronią i o innych. Gagadka, którzy się tym zajmowali. Ale Simone Bernate to jest pierwszy w ogóle wywiad z nim. E, na pewno w Polsce, a nie wiem czy na świecie on udzielał, chyba nie udzielał wywiadów dotychczas, a to sprawdzimy. Zobaczcie, tu jest akurat kil, kilka jego wypowiedzi, żeby zaostrzyć wam apetyt. To będzie odrębny nasz materiał. La, Lasfar siempre le exigió un aporte, lo que se llamaba el garamaje. Para garantizar la, la seguridad de, de las transacciones. Entonces el comerciante venía y decía, por ejemplo, voy a comprar 500 kilos y terminaba comprando mil, y a las par le, le hacían el engaño. Cuando eso se hizo evidente, se tomó la, o tomó la, las frentes y las comandancias regionales la decisión de que el dinero se lo dieran a una comisión para que las FARC misma comprara y garantizar así que no estaba siendo engañada en esas transacciones y por supuesto entonces se corrió la voz de que las FARC era un cartel porque evidentemente estaba haciendo esas compras pero las compras era un intermediario como le digo para que no robaran a las FARC ni estafaran al Campesino a quien muchas veces le compraban los narcóticos a menor precio del de, de establecido. Eh, posteriormente, en 1962, un general norteamericano, si mal no recuerdo el nombre, era Wilhelm Cradcock, Noam Chomsky, de vela a partir de documentos desclasificados. Que ordenó la conformación de grupos terroristas para el cumplimiento de las misiones geopolíticas de los Estados Unidos. La Ingrid Benzancur tiene una personalidad eh, arrogante, con, es histérica, es mala persona. Y entonces eh, hizo incluso su comportamiento que tuvieran que ser eh, sometidos a estar amarrados, dada la, la forma como, como ella se comportaba. Eh, se garanjeó la eh, animalversión de todos sus compañeros de cautiverio. Volvería a añorado regresar a, al conflicto, a ser parte de la paz? Uno siempre ama lo que hace, lo que hicimos, lo hicimos, creyendo hacer el bien. Pero es evidente que una vez que usted percibe el resultado final, se da cuenta de que es, fue una equivocación de buena intención, pero equivocación finalmente. Y lo no, que nos queda claro es que no es la lucha armada. El camino para corregir los desequilibrios sociales, toda vez que buscando corregir esas, esos desequilibrios se puede contribuir a ahondarlas o a generar más dolor del que ya existía. No Epstein Powiązany z Mossadem Ghislaine Maxwell, córki Roberta Maxwella zamordowanego przez Mossad. I coś się stało. Oto właśnie mamy informację, że co prawda późną, późną wiosną tego roku to się stało, ale teraz to za zaczęło wychodzić na jaw. Zmarła głów Zmarł główny świadek oskarżający Ghislaine Maxwell, dzięki któremu Maxwell... E, udowodniono wiele zarzutów. W dosyć niewyjaśnionych okolicznościach zmarła Karolin Andriano, e, ofiara Jeffrey'a Epsteina, której zeznania miały kluczowe znaczenie dla uwięzienia Gilley-Maxwell. Policja w Palm Beach twierdzi, że zmarła w wyniku przypadkowego przedawkowania narkotyków. Sęk w tym, że 36-letnia Karolyn Andriano, matka pięciorga dzieci, narkotyków już od dawna nie używała. A w maju, 23 maja dokładnie, została znaleziona nieprzytomna w hotelu w Palm Beach i miała wiele planów. Wszystko to zostało przerwane. W tej chwili trwa bitwa o odszkodowanie, które uzyskała od Epsteina. Jest bardzo dużo na ten temat artykułów. Ja tu Państwu prezentuję z Yahoo! News tekst, pokazując, jak ta sprawa jest coraz bardziej zawikłana, jak coraz mocniej grzęźnie umierają świadkowie, giną dowody. Ciekawe, kiedy Green Maxwell stanie znowu do rewizji swojego procesu. Może tak się zdarzyć I zostanie uniewinniona, bo nie ma już, nie będzie świadków ani dowodów. Ciekawe. Wszystko wydaje mi się, że te informacje trafiają do Gillian Maxwell, i mówią jej jedną rzecz. Omerta. Milcz będziesz żyła. Milczeć nie chciał chyba Epstein i szybko popełnił samobójstwo w amerykańskim więzieniu. A ty milcz będziesz żyła, świadkowie umierają. Ale jak zaczniesz opowiadać, czekacie los Epsteina. Ale to już dopowiadam z własnego doświadczenia. Oczywiście będę tej sprawie się przyglądał sukcesywnie. No i inna afera, ale też myślę, ważna. Zobaczcie Państwo, oto znowu raport z badań. To tak dla pyrciologii, taki odcinek mały dla, dla pyrciopodobnych. Proszę bardzo, tu jest raport z międzynarodowych badań, i ekstrakt brzmi tak. Istnieje duże prawdopodobieństwo związku przyczynowego pomiędzy szczepionkami przeciw COVID-19 a śmiercią z powodu podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego w przypadkach, gdy u zaszczepionej osoby nastąpiła nagła, nieoczekiwana śmierć. Bez komentarza. Na koniec. Nie chciałem Was wbić w taki nastrój i zmartwić, ale tak wyszło. Nie przejmujcie się bardzo tymi wyborami. Nasze życie wiele się nie zmieni. Od po prostu doradzam to ciągle. Zrezygnujcie z telewizorów, zrezygnujcie z odbiorników radiowych, znajdujcie sobie własną rozrywkę, czytajcie książki, rozmawiajcie ze sobą, z ludźmi. Każda rozmowa z człowiekiem ładuje organizm taką energią tego nie zastąpi żaden kontakt sieciowy tego nie zastąpi żadna rozrywka płynąca z ekranu wracajmy do siebie proszę was, wracajmy do siebie zakładajmy wspólne kręgi towarzyskie, sportowe strzeleckie, nawiasem mówiąc świetna strzelnica jest pod Krakowem, laki strzał polecam, ostatnio tam się wybłociłem a jak macie inne pasje, mam znajomego, wspaniałego grafika, który strzela z łuku i daje mu to znakomitą odskocznię od rzeczywistości. Ostatecznie można układać bierki albo grać w warcaby. No. Sezon szachowy nad Wisłą już się skończył. Nie ma już tych malowniczych partii, które rozgrywały się nad Wisłą w parku w Krakowie. Pewnie w Warszawie też są takie miejsca. Wracajmy do siebie. To jest hasło na ten tydzień i może na najbliższy czas. Wracajmy do siebie, damy sobie radę. Życzę na nowy tydzień zdrowia i wolności. Do zobaczenia. Także było poważnie, że przedstawię wam fraszkę, którą napisałem. Z pewnym młodym współpracownikiem, bardzo młodym, sze, siedmioletnim. Strumyk. W natłoku zdarzeń umyka prosta natura strumyka, co płynie z góry do dołu i czyni to bez mozołu. Gdy jednak wodę sprzedaje, strumykiem być przestaje. W ten sposób strumyk wraz z wiekiem staje się prostym ściekiem. W tym tygodniu chciałem Wam polecić dużo ciekawych rzeczy. A więc tak. Klucz do Gór Zamkniętych, Pani Małgorzaty Klimek powieść dla młodzieży, ale która naprawdę spotkała się z bardzo żywym Państwa odbiorem i świetne recenzje. Jestem zachwycony, że pozyskaliśmy nowego autora, który pisze takie rzeczy. To jest naprawdę świetna historia. Czyta się to znakomicie. Można to czytać w towarzystwie dzieciaków. Ale też można czytać samemu. Ja to z wielkim zainteresowaniem przeczytałem i bardzo mi się podobała ta przygodowa, piękna, dobrze skomponowana powieść. Klucz do gór zamkniętych. Małgorzaty Klimek. Przypomnę Państwu znamie błyskawicę Andrzeja Bullera, wydaną przez nasze wydawnictwo książkę, która, no, gdyby tutaj podpisać John Le Carré, to też wiele osób by zostało zwiedzionych, ponieważ jest napisana w stylu Johna Le Carré, zresztą przez człowieka, który bardzo dobrze zna się na wywiadzie. Bardzo barwny życiorys. No, ciekawy, można sobie odnowić znajomość z tą książką. Oczywiście, dziękuję bardzo za to, że w tym tygodniu przebojem numer jeden znowu jest tajemnica spowiedzi, która zepchnęła obronę świata. Znakomicie, sprzedaliśmy te książki już bardzo dużo. Cieszę się świetnymi recenzjami, dziękuję bardzo. No i książka Artura Kawki, Kiedy Ziemia Nasiąknie Znów Krwią Niewinnych. Bardzo aktualna, nawiązująca do i do Wołynia, i do wojny na Ukrainie. Polecam to są książki naszego wydawnictwa. A teraz co sprowadziliśmy do naszej księgarenki, a może Wam się spodobać? Kobiety, Miłość i Dżihad, muzułmański świadoczami kobiet. Wywiad z piękną młodą terrorystką Safią, pragmatyczną swatką Wardą, z radykalną saudyjską matką Umsafa, z księżniczką slamsów Giri, z muzułmańską guru Nadirą, z przemytniczką Aishą i z bizneswoman z Kataru Latifą. Wszystkie te wywiady przeprowadziła znakomicie znająca świat islamu Magda, Magda el -Gamari, Magdalena El-Gamari. Bardzo miła, przyjemna, ale wszystkim bardzo mądra osoba, wyglądająca całkiem, całkiem. Proszę zobaczyć. To jest Magda Elgamari i to są jej wywiady z takimi oto kobietami. Warto. Magda naprawdę bardzo dobrze się zna na świecie islamu. No, stamtąd się też wywodzi, zdradzę. No i w tym tygodniu prawdziwy przebój. Czekałem na to bardzo długo. Reklamowałem Państwu kiedyś angielskie wydanie Real Antony Fauci. A mamy już polskie. Robert F. Kennedy Jr. Prawdziwy Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma i globalna wojna przeciwko demokracji i zdrowiu publicznemu. Zapis afery związanej z Fauci. Prawdziwy Antony Fauci. Będzie to myślę przebój księga ręki. Już przetłumaczony na polski, grube to, ale kompendium wiedzy, które czyta się jak sensacyjną książkę. A to wszystko życie. Jakie tytuły? Na przykład Palenie heretyków, HIV, Herezje, HIV. W spisie treści, gdybym przeczytał same tytuły rozdziałów, to, byście Państwo zobaczyli, to jest po prostu bomba. Bomba podłożona pod Big Pharma. Zyski przemysłu farmaceutycznego ważniejsze niż zdrowie publiczne. Pandemia HIV jako wzorzec napędzania zysków przemysłu farmaceutycznego. Herezję HIV. Doktor Fauci i Mr. Hyde. Barbarzyńskie, nielegalne eksperymenty NAID na dzieciach. Białe intrygi. Afrykańskie okrucieństwa doktora Fauciego. Nakręcanie fałszywych pandemii, wojenne gry zarazków. No, proszę państwa, nie muszę więcej mówić. Ta książka, czytajcie to książkę, zanim zostanie zakazana, a jej nakład zostanie przez Big Farmę spalony. Co może się zdarzyć. Czytajcie, póki jeszcze można. I skoro już o tym, to drugi przebój, słynna Judy Mikowicz. Pamiętacie ją? Kobietę twardą, która walczyła z Falcim bardzo mocno, aż trafiła do więzienia wręcz, po, y, dzięki knowaniom Antony Fauci'ego. Więc Judy Mikowicz i Kent Henken lively Pandemia kłamstw, szokująca prawda o skorumpowanym świecie nauki i epidemiach, których mogliśmy uniknąć. Też przetłumaczona, świetna rzecz, polecam. Film w którym tę książkę pokazano po raz pierwszy, był najczęściej blokowanym wideo podczas trwania pandemii COVID-19. Autorka została aresztowana przez władze USA za ujawnianie prawdy o wielkim medycznym przekręcie. Antony Fauci i koncerny farmaceutyczne nie chcą, żebyś przeczytał tę książkę. My już mamy dwie mocne rzeczy. Robert Kennedy i Judy Mikowicz. A oprócz tego... Już dał uspokojenia nerwów. wzmacnia odporność. Ziołolecznictwo, hartowanie ciała, naturalne antybiotyki i inne holistyczne metody wspierania zdrowia. Naturalnie. Agnieszka Leszczyńska, sam raz na jesień. No, jeszcze bardzo ciekawe wydawnictwo przygotowane przez Capital Book. Sprawa generała Zagórskiego zabójstwo prawie doskonałe Andrzeja Ceglarskiego. Polecam. Właściwie to powinienem przygotować taką włosienicę, czyli jakąś taką koszulkę, która będzie tarła od, od wewnątrz, i w ten sposób, umartwiając się, chodzić w tej włosienicy, bo nie czytam. Co to ja już nie spowodowałem, za co nie jestem odpowiedzialny. Ale zamiast Włosieńcy proponuję koszulkę Marsz Życia i Wolności Polaków i Polonii. Będzie jak znalazł na przyszły marsz, a może i teraz się przyda. We wszystkich rozmiarach jeszcze mamy. Proszę sobie nabyć, jeżeli macie ochotę. A dla zdrowotności bardzo. No to teraz mamy okres zachorowań oziębiło się, więc antywir. Coś, co może wspomagać walkę z wirusami. I dobrze to robi, bo kilka razy to użyłem rzeczywiście. Nie leje mi się z nosa, jakoś zahamowałem, koszle przeróżne. Zobaczymy, czy to działa dalej. To jest taka kompozycja, która yy, rzeczywiście pozwala pozbyć się wirusów chyba. No i druga rzecz. COVREGEN, czyli regeneracja organizmu, kontrola stanów zapalnych. To w ogóle, jak coś tam się dzieje, to warto wspomagać się takim suplementem. Nie przekarmiam Was suplementami, zawsze po dwa, po trzy tylko pokazuję. Resztę możecie znaleźć u nas na stronie. A tak w ogóle życzę, żebyście byli zdrowi i nie musieli stosować w ogóle niczego. Do zobaczenia. Drodzy patroni, nie składajcie broni, uścisk za to o, dłoń. O, to takimi częstochowskimi rytmami was, wy, rymami was wychwalę. Dziękuję bardzo za to, że nas wspieracie, że możemy żyć i działać. Teraz będzie to jeszcze ważniejsze, bo w tym układzie władzy, no, jeżeli wam zależy, to, to musimy przetrwać. Musimy przetrwać tą władzę, żeby jej patrzeć na ręce. A deklaruję, że będę nieustępliwy w tym. Więc, a jak możecie, pomagajcie. Trwa już proces produkcji podcastu o terrorystach i handlarzach bronią, który będzie Wam udostępniony niedługo. A rozmowa z Simone Bernate, jednym, jednym z byłych liderów FARC, będzie Wam udostępniona dużo wcześniej niż publicznie, więc będziecie mogli się też i z tym zapoznać. Myślę, że to bardzo ciekawy materiał, i w ten sposób działamy. Myślimy też o y, naszym spotkaniu. Przyszło kilka propozycji różnych sal. Zobaczymy, bo to musi być sala, w której rzeczywiście będzie fajnie się spotkać i porozmawiać, a może i zatańczyć. Kto wie. A oprócz tego polecamy się y, na targach książki. Każdy ze sponsorów naszych, który, który będzie na międzynarodowych targach książki, 10% zniżki na każdą książkę naszego wydawnictwa. Wszyscy nasi patroni, dobrodzieje. Pozdrawiam serdecznie, no i oczywiście jesteśmy na ukończeniu przygotowania nowego wydania Tragarzy Śmierci, które też trafi do Was w podziemce. Ściskam ręce w podziemce. Do zobaczenia.